dzień dobry, mamy godzinę 8 prawie rano. A co Agnes robi? Oczywiście urzęduje już od rana w kuchni. Przepraszam Was za mój głos, ale coś mnie, przeziębienie dopadło. Poczułam w nocy, że mnie bardzo gardło boli i obudziłam się właśnie z takim głosem i lekko z katarem. Ale powinno mi to przejść, leki już oczywiście wzięte, więc mam nadzieję, że w dalszej części dnia głos mi się poprawi. Ale co robię? Gotuję ryż. Postanowiłam z rana wstać, ugotować ryż jeszcze przed kąpielą, także jestem w szlafroku i w piżamce, bo dzisiaj będę robić gołąbki, więc pomyślałam, że wcześniej sobie nastawię ryż, on mi przestygnie do mięsa, później tylko podsmażę cebulkę, obgotuję kapustę, także w ciągu dnia troszeczkę pracy mi odejdzie. Także kochani, zapraszam Was na nowy film. I ryż już włożyłam, woda zaczęła się gotować, więc nastawiam 12 minut. Tak powinien się gotować ten ryż i idę wziąć prysznic. 12 minut powinno mi na to wystarczyć. Ja już po prysznicu szybciutko się wykąpałam, zdążyłam w czasie gotowania ryżu i zrobiłam sobie na śniadanie ryż na mleku. Pomyślałam, że jak ugotuje się ryż, to sobie troszeczkę odłożę. Podgrzałam mleko i mam śniadanie gotowe. Powiem Wam, że ja bardzo lubię właśnie takie mleczne śniadania. Rzadko jem, ale jak jest okazja, to ją wykorzystuję i właśnie wykorzystałam sobie, że ugotowałam wcześniej ryż, to przełożyłam sobie właśnie do miseczki, zalałam mlekiem, podgrzałam i śniadanie mam gotowe. Także zabieram się za moje śniadanie, a później wracam tu do kuchni robić gołąbki. Ryż już tutaj mam fajnie przestygnięty, dodam zaraz mięso, ale najpierw muszę zająć się kapustami. Zobaczcie, jakie są one ogromne. Cieszę się, że udało mi się takie dostać i no, muszę wyciąć głąb. Tego najbardziej w tym procesie nie lubię. Wycinanie tego właśnie głąba. Nieraz mi się fajnie wytnie, a nieraz mi to zajmuje czasu. No, zobaczymy, przy tej kapuście tak łatwo chyba nie pójdzie. Może sobie najpierw też wstawię wodę. Tak, wstawię sobie za chwilę wodę przed jeszcze wycięciem kapusty, tego głąba, żeby już mi się woda zagotowała. Jak już wytnę z tej kapusty, to włożę ją do wody i ja zawsze do wody dodaję troszkę soli i troszkę oleju. Wówczas te liście fajnie odchodzą, nie ma problemu ze ściąganiem tych liści. Także wstawiam wodę, wycinam głąb, wrzucam kapustę do sparzenia, zdejmę liście, no i robię później gołąbki. Zanim gołąbki, to troszeczkę tutaj czasu zejdzie, jeszcze muszę podsmażyć cebulę, także ja będę ponownie robiła gołąbki w moim Ninja. W nim się szybko robi, więc tylko tutaj muszę przygotować kapustę, przygotować farsz, wszystko pozawijać i później zrobię to wszystko w Ninja, także zabieram się do pracy. I gołąbki mamy gotowe, jeszcze robi mi się jedna partia, bo ja je robiłam tak partiami, bo nie weszłoby mi całkowicie. Także tutaj już gołąbki do brytwanki przełożone. Tutaj robi mi się ostatnia partia, też syn był i dostał też jedną partię, także troszkę gołąbków mi wyszło. A ja ukroiłam sobie tutaj sernika. Powiem Wam, że wczoraj upiekłam tego sernika i zobaczcie, pół już zniknęło. Ale był syn i zabrał właśnie taki większy trójkącik. Zawsze czy Natalia upiecze sernika, czy ja, to się dzielimy. Też mąż jeszcze rano przed pracą ukroił do pracy dla kolegi. Też jeszcze wczoraj, przepraszam, wczoraj wieczorem chyba też próbował, więc pół sernika nie ma, ale to jest oznaka, że jak dobry sernik, to szybko znika. Więc ja ukroiłam sobie taki mały trójkącik,
Zrobiłam sobie kaweczkę tutaj, jeszcze czekam, aż mi się ta ostatnia tura gołąbków zrobi. Przed chwilą też sobie zrobiłam Panodil Hot i czuję, że chyba się położę pod koc i zdrzemnę, jak już te gołąbki mi się skończą, bo powiem Wam, że no nie czuję się, nie czuję się dzisiaj za dobrze. Coś i katar mnie dopadł i głowa mnie boli, no chyba jakieś przeziębienie, ale zobaczcie, zobaczcie jaką mamy pogodę. Zobaczcie, co się dzieje. Sypie niesamowicie. Tam w oddali to nic nie widać. Nie widać jak tam auta jeżdżą. Powiem Wam tak. Obudziłam się rano, był lekki sztorm, ostro wiało. I w nocy też padał deszcz, bo to było słychać. Nad ranem również. A teraz tak sypie, wraca do nas ponownie zima. Chociaż powiem Wam szczerze, ona cały czas jest, bo ten śnieg cały czas mamy. On tylko na jeden dzień stopnieje, a zobaczcie, na drugi dzień co się dzieje. Takie ogromne płaty sypią i jak tu człowiek ma się dobrze czuć, jak tu ma być zdrowy, jak ta pogoda taka jest w kratkę z dnia na dzień. Och, powiem Wam, że już mam dosyć tego śniegu, już Wam nieraz narzekałam. Chętnie bym oddała tego śniegu gdzieś indziej, niech tam się cieszą śniegiem, bo powiem Wam, my tak od Wigilii cały czas śnieg mamy i topnieje na 1, 2, 3 dni, maksymalnie tydzień i powraca ponownie z takim nasileniem, że no coś niesamowitego. Jest pięknie, jak tak fajnie posypie, tylko żeby on się utrzymał dłużej, a nie żeby później była chlapa, sztormy, wiecie. Niech sobie poleczy, poleży teraz, to będzie dobrze. Ale zobaczcie, tam jedzie samochód i go w ogóle nie widać. Może przybliżę, chociaż mam szybę tak czystą już, że nie ten co teraz tam dalej, tylko tych... Tam jechały też samochody i w ogóle świateł nie widać, także pięknie sypie. Powrót zimy na całego. Jestem ja, a tak naprawdę to przychodzę do Was kilka dni później. Jak słyszycie, mój głos jeszcze się nie naprawił, niestety, ale już jest lepiej. Niestety, kochani, dopadł mnie. Domyślacie się. Tak, zachowałam to sobie, żeby Wam pokazać i też wysyłałam do pracy, że mnie dopadł i robiłam test właśnie w ten dzień, w którym wstałam rano zaczęłam robić gołąbki i mówiłam Wam, że nie czuję się za dobrze i zrobiłam te gołąbki, przełożyłam je wszystkie do brytwanki i tak położyłam się na sofie, zdrzemnęłam się i poczułam się tragicznie. Zaczęło mnie wszędzie w kościach łamać, zaczęło mnie boleć głowa, zaczęło mnie boleć w płucach, lało się z nosa, ale wzięłam Panodil Hot, tak jak Wam pokazywałam, że go często stosuję, jak jestem przeziębiona i zasnęłam. Mąż wrócił z pracy i do mnie mówi, ty sobie zrób test, bo za bardzo mi tu flikasz, za bardzo cię rozłożyło, zrób sobie test, będziesz wiedziała. No i zrobiłam test, słuchajcie, te dwie kreseczki w chwilę się pokazały, a jeszcze mówię, gdzie, co ty ostatnio miałeś i ja robiłam test i mi nic nie wyszło, a byłam bardziej chora jak mąż. To za drugim razem naszej choroby i nic na tym teście mi wtedy nie wyszło. Ja mówię, to gdzie teraz taki katar, że mnie łamie w kościach, to po prostu grypa, gdzie mi to wyjdzie? Zrób sobie test, powiedziałem, zrób, będziesz miała święty spokój. No dobra, posłuchałam się grzecznie, wyjęłam test, bo mieliśmy test po zeszłej chorobie mojego męża, mąż jakoś 2,5 tygodnia temu to przechodził i mówię, dobra, zrobię sobie ten test, wyjęłam z szafki i oczywiście, powiem Wam, no w chwilę się pokazały dwie kreski, więc już wiedziałam co mi dolega, dlatego tak mnie łamało mocno w kościach. Na wieczór, powiem Wam, poszłam spać, chyba było przed 22:00, tak się źle czułam, tak mnie wszystko bolało, ramiona, powiem Wam, że aż mnie rwało, aż mnie tak paliło w mięśniach, we wszystkim, no takiego bólu nie miałam. Miałam gorączkę również, pokazała się gorączka już tak pod wieczór, więc wzięłam sobie leki, poszłam spać, nawet nie słyszałam, kiedy mąż przyszedł do sypialni się położyć. Też myślałam, żebyśmy spali osobno, ale mąż już przechodził 2 tygodnie przede mną tą chorobę, więc mówię, dobra, nie ma problemu,
Tak się, jak się ma zarazić, to i tak się zarazi, bo jesteśmy w tym samym mieszkaniu. Chociaż już ja powinnam się wcześniej od niego zarazić i też się nie zaraziłam, więc mnie teraz dopadło. Ale no powiem Wam, że pierwsze kilka dni byłam... Bardzo źle się czułam. Zaczęło mnie z nosa, to nawet teraz słyszycie. Jeszcze ten mój nos nie jest dobrze wyleczony. I powiem Wam, że katar lał się non-stop. Zużyłam, słuchajcie, tyle papieru do smarkania nosa. Wzięłam sobie po prostu rolkę papieru toaletowego, żeby mieć ją cały czas pod ręką, bo nad chusteczkami to bym nie wyrobiła. Zresztą nawet nie kupowałam ostatnio chusteczek do nosa, chociaż warto byłoby mieć w domu. Ale dobra, mniejsza o to. Zużyłam całe dwie rolki papieru toaletowego do smarkania. I powiem Wam, że nadal nie rozstaję się z roleczką, cały czas gdzieś ją mam przy sobie, bo co chwilę kicham, co chwilę z tego nosa się leje. Strasznie zaczęło mnie boleć w płucach. No i zadzwoniłam do pracy, że mi nie dopadło, bo dopadło mnie na moim wolnym. Jeszcze miałam dwa dni wolne, jak się rozchorowałam i mówię, no kurczę, człowiek ma wolny i się rozchorował. I zadzwoniłam do pracy, no to powiedziano mi w pracy, że dobrze, że ich poinformowałam i że przed przyjściem do pracy, żebym zrobiła sobie drugi test, czy jestem już zdrowa i żebym dopiero przyszła do pracy, więc jeszcze jestem chora, jeszcze widzicie, nie jestem całkowicie wyleczona, ale już czuję się lepiej. Dzisiaj wieczorem będę robić test, czy już jutro mogę iść do pracy. Zobaczymy, czy mi wyjdzie negatywny. No, także tak, kochani, wyszło moje nagrywanie. Także odzywam się do Was dopiero po kilku dniach. I słuchajcie, wszystkie panodile hot w aptece były wykupione i poprosiłam męża, żeby kupił mi coś na to moje przeziębienie. I słuchajcie, kupił, pani mu poradziła. Panodil Brass. I powiem Wam, że to są takie tabletki, to jest paracetamol 500 mg, to są takie tabletki, gdzie się tabletkę rozpuszcza w wodzie i wypija się. Panodil Hot robi się z ciepłą wodą, a te tabletki rozpuszcza się w letniej wodzie, więc powiem Wam, że też fajnie to działa. Nie ma to takiego smaku jak Panodil Hot. Panodil Hot ma smak owoców leśnych, to jest taki fioletowa, taki fioletowy kolor ma, jak się rozpuści w tej ciepłej wodzie, tamta miksturka, i ma taki fajny miętowy smak leśnych owoców, o tak chciałam powiedzieć, z taką miętą, i jak się to pije, to tak fajnie, słuchajcie, tutaj chłodzi i nos i tak naprawdę tak się lepiej oddycha. No to jest praktycznie bez smaku, ale też fajnie działa. No musiałam coś brać, jak nie było Panodil Hot, to mąż kupił to i no, słyszycie jak mówię, także jeszcze nie jestem wyleczona. I kupiłam sobie ostatnio, chciałam Wam pokazać, żel krem pod prysznic, tym razem z Nivea. Jak wiecie, ja używałam ostatnio Dove, który widzieliście w moim denku i mi się skończył, i tak się zastanawiałam, czy dokupić Dove ponownie, czy sięgnąć po coś innego, nowego. Powiem Wam tak, Dove, pojemność 600 ml był ciut droższy lub w tej samej cenie, a nie, chyba był droższy od tego, a tutaj mamy 750 ml. On jest z aloesem, powiem Wam, ja sprawdzam tak, żeby, wiecie, czuć zapach takich płynów, to najczęściej nawet w sklepie, jak otwieram, to sobie tutaj naciskam, idzie powietrze i wówczas mogę poczuć, żeby, wiecie, nie ubrudzić se nosa albo żeby nie wylać na siebie. Tak, to jest taki piękny zapach, czuję w miarę lekko zapach, ale wiem, że on jest bardziej intensywny, bo używam go już kilka dni. Jeszcze właśnie przed moim przeziębieniem, moją chorobą tą obecną, to czułam, że ma fajny zapach. Fajnie nawilża ciało. Powiem Wam, że nawet uczucie jest podobne po użyciu tego kremu pod prysznic, tego
Balz, tak, to jest krem pod prysznic, takiego showeru w kremie, o. Tak samo wyczuwalne jak podaw, także fajnie nawilża. On jest bardziej przezroczystym płynem jak krem, niżeli kremowym jak DAW. DAW jest taki bardziej biały, kremowy, ten jest taki bardziej przezroczysty, ale jest naprawdę bardzo, bardzo wydajny. No i wydaje mi się, że ta pojemność starczy mi na długo. Kiedyś, słuchajcie, kupowałam mniejsze pojemności tych płynów, bo chciałam zamieniać, ale jakoś jak coś mi się spodoba, to lubię mieć większą pojemność i oczywiście przed kupnem powąchałam go w sklepie, bardzo spodobał mi się jego ten delikatny, świeży zapach, więc mówię, dobra, biorę dużą butelkę i żeby mieć na dłuższy czas. I słuchajcie, ostatnio też zapomniałam Wam pokazać, w aptece kupiłam sobie mój Pharmaceris żel do mycia twarzy, który właśnie będę teraz używać. Powiem Wam, że to jest chyba najlepszy żel, jaki miałam. Miałam ten z Neutrogena, jakoś podrażniał moje oczy, nie za bardzo u mnie się sprawdził. Też jeden z tych różowy też u mnie się nie sprawdził. Najlepiej sprawdza się ta czerwona wersja, więc oczywiście to, co sprawdzone, to dokupione i już mam. On mi starcza na jakieś, nie wiem, musiałabym sprawdzić dokładnie na ile mi starcza, ale chyba na kilka miesięcy mi starcza. Nie jestem pewna, ale dam Wam znać. Teraz już będę wiedziała, kiedy go zapoczęłam i kiedy go zakończę. To Wam na pewno dam znać, na jak długo starcza, jak będzie w denku. I słuchajcie, wzięłam sobie krem polecany przez jedną słynną osobę. Jak ona ma na imię? Halle Bieber? Halle, chyba Halle. Halle Bieber. Żona Justina Biebera używała tego kremiku w jednym z makijaży i ja ten makijaż będę chciała dla Was wykonać. I właśnie użyła ten krem między innymi, więc byłam bardzo ciekawa. U nas on jest dostępny, więc go sobie zakupiłam. Słuchajcie, zrobiłam bardzo duże zamówienie walentynkowe dla siebie na Look Fantastic. Czekam na zamówienie, aż do mnie dojdzie i... No i coś mnie tutaj przycięło, nie wiem w którym momencie, raczej zoom nie złapał, nie wiem w którym momencie, ale dobra, wracając do tematu, zrobiłam sobie, słuchajcie, duże zamówienie na walentynki, chyba coś mam w ustawieniach poprzestawiane, no. Powiem Wam, że nieraz jak biorę kamerę i odwracam i nieraz gdzieś tam dotknę palcem, to wydaje mi się, że coś chyba przestawiłam, ale chyba już jest ok. Więc zrobiłam sobie duże zamówienie walentynkowe na Look Fantastic. Czekam, aż do mnie dojdzie. Wiem, że niedługo ma dojść, także będziemy testować nowe kosmetyki. Skusiłam się, słuchajcie, na nową paletkę. Marzyłam o niej. Już dość długo i pomyślałam, że to jest ten moment, w którym mogę sobie ją kupić. Była akurat na promocji, jeszcze była zniżka na walentynki. Prawdopodobnie idzie do mnie boks walentynkowy, warty 65 funtów, więc ciekawa jestem, co tam Look Fantastic dla mnie przygotował właśnie do tego zamówienia. Także powiem Wam, że już nie mogę tej przesyłki się doczekać. Jeszcze będę chciała dla Was zrobić właśnie makijaż z tym kremem i jeszcze jeden makijaż, także będzie troszeczkę filmów makijażowych na moim kanale, takie trzy pod rząd, a czy może nie pod rząd, będę tak przeplatać, ale takie trzy filmy dla Was planuję, także pomalutku wracam do żywych, nagrywam i tak. Takie u mnie wiadomości. Także na tą chwilę ja się rozłączam, biorę się za odkurzanie, już mam wystawiony odkurzacz, bo powiem Wam, że przez te kilka dni to mi się tutaj kotki zaczęły mi po prostu miauczeć. Męża nie fatygowałam, chociaż mój mąż jest, powiem Wam, do sprzątania, ja go nie muszę namawiać. Jak mąż widzi, że jest brudno, a czy brudno, wiecie, że gdzieś jakiś kurz się pojawi na podłodze, a na przykład ja jestem w pracy, nikt go nie musi zmuszać, bierze odkurzacz, odkurza okna, myje głównie mój mąż, więc naprawdę na to narzekać nie muszę. Mąż też od czasu do czasu lubi gotować, więc powiem Wam, że tak się wymieniamy.
Ale przez to, że ostatnio byłam chora, mąż też pracował, więc mówię, nie, dzisiaj biorę się za odkurzanie, pościeram kurze, poogarniam, mam też pranie do wstawienia, więc no troszeczkę mi się w te kilka dni mojej choroby uzbierało, ale nie, muszę dzisiaj, już powiedziałam, wziąć się za sprzątanie, za ogarnianie tego wszystkiego, bo niedługo pójdę do pracy i nie będzie na to czasu, nie będzie możliwości, bo po pracy powiem Wam, że nie chce mi się nic robić w domu, wolę przyjść i spędzić czas z mężem albo pójść do wnusi, niż wiecie, zająć się sprzątaniem. No nieraz też się zajmuję, ale wolę po prostu sprzątanie na wolnym. Także kochani, rozłączam się, jak posprzątam, to się do Was jeszcze odezwę. I mieszkanko wysprzątane, powiem Wam, że się troszeczkę ugrzałam, ale no robiłam sobie przerwy, nie dałam rady zrobić wszystkiego od razu, odkurzyłam, nie, starłam kurze w salonie, usiadłam odpocząć, napić się wody, pościerałam kurze w moim pokoju, w sypialni, usiadłam, zrobiłam kuchnię, usiadłam, zrobiłam łazienkę, usiadłam. Powiem Wam, że nie mam siły, jeszcze nie mam siły. Myślałam, że dzisiaj po prostu wszystkiego nie zrobię, ale mówię, nie, zepnę się i porobię, bo już naprawdę łazienka już potrzeba było zrobić, porządki w kuchni też, chociaż w kuchni staram się systematycznie cały czas coś tutaj przecierać, ale mówię, nie, dzisiaj jest dzień na to, żeby się poruszać, żeby coś porobić, bo pójdę do pracy i w ogóle będę, wiecie, dopiero zmęczona, więc wzięłam się. Odkurzanie też zrobiłam na przerwy, ale to przerwa była zmuszona, bo mąż do mnie zadzwonił, więc przerwa była na telefon i już skończyłam. I słuchajcie, zrobiłam sobie kaweczkę. Mąż już właśnie zdążył wrócić. I słuchajcie, zrobił mi niespodziankę, kupił ponczusia, najpierw wezmę łyka kawy, bo właśnie kaweczkę zrobiłam sobie do tego ponczusia. A to jest taki islandzki pączek, kilka dni temu tutaj na Islandii był, tak jak u nas, tłusty czwartek, to oni mają boludagur i właśnie robią takie ponczusie. To jest ciasto jak u nas na ptysie, pomiędzy jest bita śmietana, tutaj jeszcze jest taka marmolada, taki dżemik i na górze jest polane czekoladą lub czym? Karmelem. Ja oczywiście za karmelem nie przepadam, więc mąż wziął mi z czekoladą. Jeszcze były w sprzedaży, jeszcze są. Wiecie co, jak jest ten boludagur, to tak kilka dni jeszcze te pączki są sprzedawane. Więc wziął dla mnie i tak jak u nas jest tłusty czwartek, to po weekendzie w poniedziałek jest właśnie ten boludagur tutaj na Islandii, więc mąż w piekarni był i zrobił zakupy i kupił mi właśnie jeszcze tego ponczuszka. Także do kawuni zaraz wjedzie, zaraz sobie go zjem. Powiem Wam, że zjem go z apetytem, bo tak miałam ochotę na coś właśnie takiego słodkiego do kawuni, a mąż właśnie dzwonił po to, żeby się zapytać, czy mi kupić pączka. Mówię, są jak są, to mi weź. I właśnie mi kupił, także kawunia zrobiona, mieszkanie wysprzątane. Teraz mogę sobie dalej odpoczywać, na wieczór robię test i zobaczymy, co mi wyjdzie, to mam nadzieję, że wyjdzie już negatywnie, że będę mogła jutro iść do pracy, chociaż jak słyszycie po głosie, jeszcze nie bardzo, ale z takim głosem już do pracy pójść mogę, bo już się czuję w miarę dobrze. Dobrze, kochani, tyle. Taki kilkudniowy, można powiedzieć, vlog. U Was to jest, idzie w jednym czasie, ale ja kilka dni niestety odczekałam, żeby dograć Wam dalszą część tego vloga. Wiem, że go przerwałam w pewnym momencie, jeszcze nawet chyba w tym pierwszym, w tych pierwszych ujęciach, nie chyba, ale na pewno nie widziałam się z Wami twarzą w twarz, za co Was przepraszam, bo tam nagrywałam, pokazywałam Wam, co robię z rana, ja, że robię gołąbki i po prostu mnie zmogło, więc niestety nieraz są też takie sytuacje w życiu, że nie jesteśmy w stanie.
to, co zaplanowaliśmy, nie jesteśmy w stanie zrealizować, niestety. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że w tym filmie miło ze mną spędziliście czas. Oczywiście, jeśli ten film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka w górę. Pamiętajcie, co Wam mówiłam ostatnio w filmach. Jeśli Wy macie interakcję z danym kanałem, to Wy również tym zyskujecie, właśnie dając kciuki w górę, dając komentarze, pisząc komentarze, bo wówczas YouTube widzi, że Wy tym kanałem się interesujecie i Was nie omija, to znaczy informuje Was zawsze, że na ten dany kanał wszedł nowy film, bo często są pytania, a Ty coś nagrałaś, Ty coś wrzuciłaś ostatnio, bo dawno nie było filmu na Twoim kanale, a jednak na moim kanale są filmy, tylko po prostu YouTube robi takie nieraz nam niespodzianki i nie informuje nas, że na ten dany kanał wszedł nowy film, także sprawdzajcie, a najlepiej to bądźcie ze mną w komentarzach, to wówczas na pewno będziecie ze mną na bieżąco. Dziękuję Wam, kochani, za dziś. My widzimy się już w następnych filmach. Wy trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa. When I blame you for the things that weigh me down.